Sebastian Górny, witam w studiu Goszczepana Waldemara Sługockiego, senatora Platformy Obywatelskiej i szefa tej partii w regionie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Na początek wróćmy jeszcze do ostatnich wyborów, czyli wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak ocenić te 38%, które zebrała Koalicja Europejska? Generalnie mówi Pan o skali kraju, natomiast w okręgu numer 13, czyli Lubuskie Zachodniopomorskie, ten wynik jest zdecydowanie wyższy, ponad 43%, a w przypadku województwa lubuskiego ten wynik jest jeszcze wyższy, bo ponad 50%. Ale oczywiście, przede wszystkim liczy się wynik krajowy. Tak jest. Jeżeli chodzi o wynik krajowy, to oczywiście ja czuję niedosyt. Każdy, kto zajmuje się życiem publicznym, każdy, kto zabiega o sprawy publiczne, każdy, kto pracuje, kto ciężko pracuje, kto chce też odpowiadać na potrzeby swego kraju, wyborców, obywateli, współobywateli, współmieszkańców naszego kraju, powinien być niezadowolony i ten niedosyt powinien czuć. I... No to proszę powiedzieć, dlaczego się nie udało, bo tak z tego co słyszeliśmy, to po pierwsze wybory najtrudniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości, bo ich wyborcy raczej się tym nie interesują, bo to idą duże miasta, a nie prowincja. Wysoka frekwencja na pewno zadziała na rzecz Koalicji Europejskiej. No i przede wszystkim jest Koalicja Europejska, czyli udało się zebrać i wspólnym frontem ruszyć. A tu się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało i to znacząco. Już mówię, panie redaktorze, zapoznałem się z dokładną analizą i chcę powiedzieć właśnie, że ta większa frekwencja miała służyć oczywiście Koalicji Europejskiej, miała służyć tym formacjom opozycyjnym, ale okazało się, że bardzo mocno zmobilizował się elektorat małych miasteczek i polskiej wsi. To jest elektorat, który głosuje głównie czy przede wszystkim na Prawo i Sprawiedliwość. I muszę powiedzieć, że zabrakło pewnie z naszej strony takiej konkretnej pracy u podstaw, spotkań bezpośrednich z mieszkańcami. Nie mówię o województwie lubuskim, mówię o generalnej ocenie tejże kampanii. Czyli tych schodzonych par butów, o których mówi Bartek Arłukowicz? Tak jest, bezwzględnie, ale proszę zobaczyć, i Bartek Arłukowicz, i nasi kandydaci tutaj w okręgu 13 wykonali tę pracę. Natomiast chcę powiedzieć, że najgorsze wyniki jednak Koalicja Europejska uzyskała na wschodnich rubieżach państwa polskiego i południe, czyli województwo małopolskie, podkarpackie, Lubelszczyzna, Podlasie czy Warmia i Mazury, i to pokazuje, że tamtej pracy musimy wykonać zdecydowanie więcej. Musimy trafiać do konkretnych mieszkańców, musimy się spotykać, musimy adresować pewne postulaty, mało tego, rozmawiać. Musi dojść do sprzężenia zwrotnego, do interakcji pomiędzy wyborcą a politykiem. Uważam, że w województwie lubuskim w dużej części to zadanie odrobiliśmy, ale odrabiamy, nie bagatelizujemy niczego, stąd te nasze spotkania w dobrym kierunku, które zainaugurowałem przecież w minionym tygodniu, z panią poseł Krystyną Sibińską, więc to wszystko pokazuje, że my doceniamy rolę bezpośrednich kontaktów i rozmowy z mieszkańcami. To kluby obywatelskie, to Polska Obywatelska, to szereg spotkań, które z Polakami odbywamy, ale nie wystarczyło, wystarczająco duża ilość tych spotkań była się w Polsce Wschodniej. Proszę mi powiedzieć, że politycy Koalicji Europejskiej nie wiedzieli tego przed wyborami, o tym, co mówi pan Bartosz Arłukowicz, o tym, co pan mówi teraz, że jednak z obywatelami, z potencjalnymi wyborcami to jednak trzeba, warto się spotkać twarzą w twarz? Pewnie wiedzieli, ale pytanie o to, dlaczego niewystarczający sposób postawili na tą komunikację bezpośrednią, i o tym dyskutowaliśmy już na Zarządzie Krajowym Platformy Obywatelskiej. Mówiliśmy o tym wprost, jednoznacznie, analizowaliśmy wyniki, analizowaliśmy mapę także poparcia dla poszczególnych partii politycznych w Polsce. I myślę, że tak pan, jak i my wszyscy, obywatele, także mieszkańcy Gorzowa, Zielonej Góry, województwa lubuskiego, mamy wiedzę na temat tego, jak elektoraty się kształtowały w Polsce. I myślę, że w mojej ocenie ten wynik, bo pewnie gro z nas myślało, że wynik Koalicji Europejskiej
europejskiej będzie sumą wyników poszczególnych partii politycznych. Okazało się, że on jest nieco niższy, aniżeli suma poszczególnych, dla poszczególnych partii politycznych. I ja byłem żywym zwolennikiem, orędownikiem pójścia szeroką ławą w ramach koalicji europejskiej, ale jak przeanalizujemy wyniki wyborcze, to jest moje prywatne zdanie i przeanalizujemy poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości na polskiej wsi i dla Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach koalicji europejskiej, to jednak Polskie Stronnictwo Ludowe sporo traci. Wydaje mi się, że jednak pójście środowiska takie, jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe, samodzielnie, czy też w koalicji, ale takiej stricte chadeckiej, ludowej, byłoby z punktu widzenia zbierania głosów, przekonywania obywateli Polaków do siebie chyba jednak skuteczniejsze, choć wiem, że pewnie tutaj gros państwa, gros polityków także ma inny pogląd. No dobrze, to właśnie się zastanówmy, jak to może wyglądać, no bo wybory do Parlamentu Europejskiego to już historia. To, co się wydarzyło, to się wydarzyło. Pewne deklaracje w ostatnich dniach padły. Robert Biedroń, jego partia Wiosna, która zdobyła trzecie miejsce w tamtych wyborach, jako jedyna tak przekroczyła jeszcze próg wyborczy. No, ostatnio zdecydowano, że jednak będzie rozmowa z koalicją, no nie, europejska to już się chyba nie nazywa, tak? Posługujemy się póki co tą nazwą, tak? Koalicji nie europejskiej, póki co o tym chociaż mówimy. PSL mówił, że to już projekt zamknięty. Robert Biedroń mówi, że chcemy rozmawiać. Kosiniak-Kamysz mówi wtedy, no to my w takiej koalicji nie chcemy brać udziału. Jak może wyglądać ten krajobraz polityczny przed wyborami na jesieni? Jutro jestem w Warszawie, jutro będziemy rozmawiać także na ten temat, na temat różnych wariantów zawierania koalicji, czy pójdziemy w szerszej formule, jak miało to miejsce w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy będzie to jeszcze szersza koalicja powiększona właśnie o obóz Roberta Biedronia, o Wiosnę, choć już mamy lato, czy też będzie to nieco węższa koalicja, być może będą to dwa bloki, to jest pytanie też do prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. On akurat mówi o takich dwóch blokach, jeden stricte lewicowy, drugi taki prawicowo-centrowy, tak, czy centrowo-konserwatywny. Tak jest. I pytanie jest o to, panie redaktorze, też połączenie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ułatwia też zadania dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza myślę o tym elektoracie miejskim i mało miasteczkowym. Jednak jak przeanalizujemy wyniki wyborów po 1989 roku w Polsce i przeanalizujemy sytuację w tych małych polskich miasteczkach i na polskiej wsi, jak przypomnimy sobie, że częstokroć komentatorzy informowali nas o tym, czy badania opinii publicznej mówiły o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe pewnie nie przekroczy progu 5% i tym samym nie znajdzie się w polskim Sejmie, to jak retrospektywnie ocenimy tą sytuację, no to okaże się, że zawsze Polskie Stronnictwo Ludowe było w polskim Sejmie i dzisiaj też ma reprezentację w polskim Sejmie. I teraz pytanie, czy pójście... To, że ostatnie wybory kolejne pokazują, że traci cały czas wyborców na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. To prawda. I teraz pytanie, czy pójście razem to będzie wartość dodana dla koalicji szerokiej, w tym dla Polskiego Stronnictwa Ludowego? Czy pójście Polskiego Stronnictwa Ludowego tylko i wyłącznie samodzielnie, czy w tym drugim bloku bardziej ludowym, trochę socjalnym, ale bez Platformy Obywatelskiej będzie korzystniejsze dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy też nie? No i o tym, na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiem, że jest silna polaryzacja wewnątrz Polskiego Stronnictwa Ludowego, że te dwie opcje ścierają się, ale jestem przekonany, że im bliżej wyborów, prawdopodobnie będą one jesienią, to wiemy, ale prawdopodobnie w pierwszej połowie października. No tak, mówi się o 13 O 13 nawet wprost, tak? No czekamy na ogłoszenie kalendarza wyborczego przez pana prezydenta, ale jestem przekonany, że
już niebawem zostanie to rozstrzygnięte i liderzy poszczególnych partii politycznych podejmą decyzję ostateczną, no a o werdykcie oczywiście zadecydują wyborcy, tylko i wyłącznie. To są prawa demokracji. A proszę powiedzieć, mówił pan, że politycy Platformy czy też koalicji będą spotykali się z mieszkańcami i właśnie o czym będą z nimi rozmawiali. Jaki program chcecie państwo przedstawić, no biorąc pod uwagę, że to może być bardzo szeroka koalicja i to zresztą rozmawialiśmy, że o ile do wyborów do Parlamentu Europejskiego jakoś łatwiej było skleić tą koalicję, tak programowo, tak w wyborach krajowych, no jest to trudniejsze zadanie. Bez wątpienia tak, dlatego to jest jeden z wątków, który ważę i którego używam w rozmowie z panem, że jednak dla takiej klarowności programowej, przejrzystości, łatwiej byłoby pomieścić się w takich dwóch blokach. Ale myślę, że znajdziemy, bo między generalnie Platformą Obywatelską a Polskim Stronnictwem Ludowym nie ma większych różnic, jeżeli chodzi o kwestie programowe. Przecież przypomnę, przez 8 lat, w latach 2007-2015 ta koalicja funkcjonowała i udawało się realizować bardzo wiele ważnych przedsięwzięć z punktu widzenia Polaków, ale także silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Poczynając od polityki zagranicznej i tu myślę, nawet w tym bardzo szerokim obozie, to zagadnienie, polityka zagraniczna nie będzie nas dzieliła. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, i wewnętrzne, i zewnętrzne państwa polskiego, czyli wewnętrzny porządek publiczny, a zewnętrzne oczywiście także nasz udział w Pakcie Północnoatlantyckim, NATO, obecność wojsk amerykańskich w Polsce, to też na pewno nie będzie nas dzieliło, nawet w kontekście tej bardzo szerokiej formuły. Jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej, o redystrybucję pieniędzy europejskich w Polsce, o politykę spójności, o wspieranie zrównoważonego rozwoju, o dowartościowanie oczywiście także tych dwóch obszarów, polityki intra i interregionalnej, to też nas nie dzieli, bo w takiej konstelacji oczywiście pracowaliśmy, ale myślę, że to, co może nas dzielić, to, co pewnie będzie nas dzielić, to będą kwestie światopoglądowe i tutaj są obszary, w których pewnie będzie nam bliżej, ale są też takie, w których nam będzie dalej. Jestem przekonany, że in vitro nie będzie nas dzieliło, bo tutaj rok, przypomnę, 2015 czy wcześniej 2014 rządy Platformy PSL pod przewodnictwem premiera Wykopacz uruchomiono program in vitro. Ustawa o związkach partnerskich. No tak, to są obszary, które już będą nas dzielić. Dobrze, ale panie senatorze, pytam także o ten program pod takim względem jakichś takich prostych haseł, które dotrą do ludzi, do wyborców, tak? No bo jeżeli popatrzymy na to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, można się z tym zgadzać czy nie, ale to są proste hasła, które działają na wyobraźnię. Natomiast jeżeli chodzi o opozycję, to tak no, ciężko coś tak wygrzebać z pamięci, się tak przebiło. No. Panie redaktorze, cała masa, sześciopak, proszę bardzo. Proste hasło do skojarzenia, bo chciałbym, żeby i pan, i państwo mieli na uwadze to, że to nie jest tak, że Platforma Obywatelska czy szeroka formuła koalicji będzie nagle opracowywała program. Przecież Platforma Obywatelska ma program samorządowy. My także tu w regionie lubuskim mamy swój program, ale on był jakby kontynuacją tego programu ogólnopolskiego. Mamy kwestie społeczne, sześciopak. Wreszcie do wyborów do Parlamentu Europejskiego szliśmy z bardzo newralgicznymi propozycjami, zwłaszcza dla Polek i Polaków w wieku starszym, ale też dla każdego z nas. Myślę tutaj o tej formule, o tej propozycji zorientowanej na stan zdrowia, na służbę zdrowia. Mówiliśmy o konkretnej kwocie 100 miliardów złotych. Ja mogę powiedzieć, skąd te pieniądze mają pochodzić, bo przypomnę, że w ostatniej perspektywie, która trwa 14-20, Polska otrzymała 82,5 miliarda euro. Ta propozycja, która obecnie jest przedstawiona rządowi Prawa i Sprawiedliwości, ona oscyluje w granicach około 64 miliardów euro. No 18 miliardów euro razy oczywiście 4,3-4,4 w zależności od kursu, no to daje właśnie tą kwotę 100 miliardów złotych, które chcielibyśmy właśnie przeznaczyć na te programy. Ale obiecuję, że będą też proste hasła. W
poszczególnych obszarach, które będziemy sukcesywnie prezentować. Pamięta pan też w rozmowie z panem... Kiedy ta prezentacja się rozpocznie? 12-13 mamy kongres programowy podsumowujący, zbierający te nasze wszystkie propozycje i niejako konstytuujący je jako takie stosunkowo proste hasła, często równoważniki zdań, po to, żeby one były łatwe do zapamiętania. No, pierwsza de facto taka informacja programowa będzie miała miejsce już w najbliższy czwartek. Ona będzie dotyczyła polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Więc to są dwa obszary. W głównych rolach wystąpi sam przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i wiceprzewodniczący, jeden z wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Grzegorz Schetyna będzie mówił o polityce zagranicznej, Tomasz Siemoniak będzie mówił o bezpieczeństwie, tym zewnętrznym, wewnętrznym, ale w rozumieniu tego bezpieczeństwa militarnego, udziału Polski właśnie w Pakcie Północnoatlantyckim NATO. I już wtedy myślę, że będziemy mogli pokazać takie konkretne, hasłowe rozwiązania. Ale mówiąc o faktach, panie redaktorze... Pożyjemy, zobaczymy, tak jest, czy coś zdanie, z tego jeśli pan pozwoli, przebije się do świadomości społeczeństwa. Partnerstwo Wschodnie, bo Prawo i Sprawiedliwość często ganiło Platformę Obywatelską za to, że nie ma polityki wschodniej. No, można powiedzieć, że ten postulat Prawa i Sprawiedliwości się zmaterializował, bo dzisiaj nie ma polityki wschodniej. Partnerstwo Wschodnie to jest inicjatywa Polski, ministra Sikorskiego, rządu premiera Tuska, wespół z administracją szwedzką udało się wygenerować. To był taki element mający na celu zbliżenie Ukrainy, wprowadzenie jej de facto do Unii Europejskiej, ale nie tylko. Dzisiaj, pomimo tak poważnego zagrożenia, jakie jest na wschodniej granicy państwa polskiego, myślę tutaj chociażby o aneksji Krymu przez Rosję, no Polska jest pasywna. Nie widzę tutaj propozycji pana ministra Czaputowicza, która mogłaby z optymizmem patrzeć w przyszłość, czyli pokazywałaby, że Polska prowadzi racjonalną, długofalową politykę wschodnią. A proszę powiedzieć, kiedy będziemy mieli pewność co do nazwisk tutaj u nas w regionie lubuskim, kiedy poznamy jedynki kandydatów do Senatu? Jeszcze musimy się uzbroić, chwilę cierpliwość, panie redaktorze. Nie ukrywam, że takie spekulacje wśród opinii publicznej mają miejsce, ale my dzisiaj o 16.30 odbywamy posiedzenie zarządu Lubuskiej Platformy Obywatelskiej. Nie ukrywam, że będziemy rozmawiać... Będą niespodzianki? Nie wiem, kto co rozumie przez słowo niespodzianka, ale myślę, że dla każdego, kto ciężko pracuje, kto rzetelnie wykonuje swoją pracę, zadania w sferze publicznej, kto został pozytywnie zweryfikowany przez mieszkańców naszego regionu, kto jest politykiem takiego zaufania publicznego, no to może się spodziewać tego, że będzie naszym kandydatem czy do Senatu, czy polskiego Sejmu i na pewno zapewniam pana i państwa, że nie będzie takiej sytuacji, że będzie ktokolwiek wypychany. Każda wartościowa osoba, która działa na rzecz sfery publicznej w województwie lubuskim, która zabiega o sprawy dla nas ważne, dla Lubuszan, która dba o podnoszenie i standardów, i jakości życia w naszej małej ojczyźnie, myślę tu o województwie lubuskim, może liczyć na miejsce na liście, bo chcemy wystawić, mówię to bardzo odpowiedzialnie i bardzo poważnie, najsilniejszą drużyną, najlepsze osoby, jakie mamy, osoby, które będą zdeterminowane do tego, aby zabiegać o sprawy lubuskie i które są też przygotowane, bo to też jest ważne, panie redaktorze. Nie najważniejsze jest tylko i wyłącznie to, żeby być aktywnym działaczem, w takim sensie bardzo mocno, stricte organizacyjnym, ale ważne jest też to, aby te osoby, które będą kandydować, miały też przygotowanie merytoryczne, czyli wykształcenie jest tutaj podstawowym elementem, oczywiście także doświadczenie i ta weryfikacja społeczna, o której mówiłem. Trzeba się cieszyć zaufaniem publicznym. Lubuszanie muszą mieć świadomość, że to menu, przepraszam za porównanie, ta szeroka grupa kandydatów to są osoby, z których naprawdę można wybierać godne, odpowiedzialne osoby, które będą naprawdę bardzo rzetelnie wykonywać swoją funkcję. Kiedy możemy publiczną. Poznać nazwiska? Ja rozumiem, że to też zależy od tych rozmów koalicyjnych, to prawda, ale to prawda. Kiedy pan według pana wiedzy, kiedy to może nastąpić? Znaczy, my też czasu nie ma za dużo. To prawda. My będziemy o pierwszych takich przymiarkach, jeszcze powiedzmy niezobowiązujących, rozmawiać już dzisiaj. Pierwsze nazwiska,
pojawią się, czy nazwiska generalnie pojawią się już dzisiaj podczas prac zarządu. Rozumiem, że większość społeczeństwa jeszcze tych nazwisk nie pozna, a kiedy społeczeństwo pozna, kiedy potencjalni wyborcy będą mogli się zacząć zastanawiać, czy tej osobie powierzyć głos. No, jestem przekonany, że ta temperatura i kalendarz będzie nabierał przyspieszenia, ale mogę powiedzieć, że nie później niż koniec sierpnia, ale tak jak mówiłem, to zależy przede wszystkim od tego, jak będzie wyglądał kalendarz. Wspominałem, że czekamy na obwieszczenie pana prezydenta o podanie daty wyborów. No i to będzie determinować także nasze działania, ale uwzględniając oczywiście to, że musimy się przygotować i w sensie personalnym poszczególnych osób, ale także jako partia polityczna, koalicja, no to myślę, że koniec sierpnia to będzie ostateczny termin, początek września, kiedy poinformujemy opinię publiczną o naszych kandydatach. Jeżeli będzie to wcześniej, będziemy informować państwa wcześniej, ale nie ukrywam, podkreślę to raz jeszcze, już dzisiaj będziemy o pierwszych przymiarkach, o pierwszych nazwiskach, o kryteriach, może nie o nazwiskach, ale o kryteriach wyboru poszczególnych kandydatów, czy to do Senatu, czy do Sejmu rozmawiać. To tyle o wyborach, a teraz porozmawiajmy o tym, czy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien podać się do dymisji dla spokoju, tak apelował marszałek Senatu skądinąd, pan Karczewski. Panie redaktorze, odpowiem tak. No, pan rzecznik, pan minister Bodnar jest w mojej ocenie niezwykle skutecznym, sprawnym, dobrze przygotowanym, bardzo dobrze wykształconym prawnikiem, osobą kompetentną do piastowania tej funkcji, którą dzisiaj no tak, wykonuje i piastuje. Słyszymy ze strony, czy to polityków opcji rządzącej, czy też z mediów przychylnych rządowi, że Adam Bodnar bardziej się interesuje prawami przestępców niż ofiar. Nie, tego bym nie powiedział, panie redaktorze. To moglibyśmy porównać też tą wypowiedź, czy to wydarzenie, te wydarzenia do stanowiska, opinii Rzecznika Praw Dziecka, który też udzielił wywiadu niefortunnego. Pojawiła się burza także krytyki co do tego, czy klaps jest czymś akceptowalnym, czy nieakceptowalnym. Różne środowiska bardzo różnie do tego podchodziły, różne oceny także publicystów. I myślę, że jednak oceniajmy dorobek pana rzecznika, pana Adama Bodnara, przez pryzmat tego, co dokonał do tej pory. Nie jest tajemnicą, panie redaktorze, że bardzo doskwiera obecnej władzy publicznej, rządowi Prawa i Sprawiedliwości, bo stawał jednoznacznie w obronie praw obywatelskich, stawał w sposób bezprecedensowy, jeżeli chodzi o obronę polskiej konstytucji, stawał w sposób absolutnie zdeterminowany i zdecydowany w obronie pierwszej sędziny Sądu Najwyższego, generalnie stawał w obronie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, przeciwstawiał się zakusom upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Stąd też Prawo i Sprawiedliwość szuka każdej możliwej okazji, aby deprecjonować, aby znieważyć, aby podważać kompetencje, autorytet pana rzecznika, pana Adama Bodnara. To może tylko doprecyzujmy, bo może nie wszyscy widzowie wiedzą, o czym teraz rozmawiamy. Chodzi o to, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jakby zainterweniował, jeżeli chodzi o interwencję skądinąd policji, kiedy był zatrzymywany, podejrzany o zabójstwo 10-letniej dziewczynki. On był wtedy skuty, w samych majtkach, koszulce, bez butów i to się rzecznikowi nie spodobało. Uznał, że to było no, jakby odebranie praw obywatelskich. Jasne. Zdaje pan sobie sprawę, panie redaktorze, że nie każda decyzja jest podpisywana, czy przechodzi każda opinia przez ręce samego rzecznika, przez pana konkretnie. Ale to był urząd. On się jakby też nie słyszeliśmy, żeby on się od tego odżegnywał. Tak, bo jest człowiekiem wielkiej klasy, dużej kultury osobistej i jak znam pana rzecznika, pana Adama Bodnara, pewnie wyciągnął z tego wnioski i była rozmowa wewnątrz,
ale na pewno nie chciał tego manifestować na zewnątrz i zachowywać się nieodpowiedzialnie, wskazywać tą czy inną osobę jako winną. I to są te standardy, do których odwoływałem się. Ja to akurat cenię. Każdy z nas, kto przemierza swoje życie, kto pracuje w jakiejś materii, czasami się potyka. Tutaj do takiego potknięcia także doszło, ale jestem ostatnim, który chciałby, aby skracać kadencję pana Adama Bodnara, a jak mówię, Prawo i Sprawiedliwość ma szczególnie dużo determinacji, pasji i chęci, bo to paliwo polityczne sukcesywnie dla Prawa i Sprawiedliwości dostarczał pan Adam Bodnar, pan rzecznik praw obywatelskich, dlatego, jeszcze raz to powtórzę, że w sposób bez precedensu, w sposób niezwykle szalenie mocny, skuteczny stawał w obronie wymiaru sprawiedliwości w Polsce i konstytucji państwa polskiego. To na koniec jeszcze o sprawach lokalnych. Dawnymi czasy w wakacje bardzo często pisano listy, czy to tam gdzieś wyjeżdżały dzieci na kolonie, wysyłały listy, czy też kartki. I do tej wspaniałej tradycji letniego pisania listów do siebie postanowili wrócić politycy tutaj nasi lokalni, między innymi pan. Ale to tak żartem, a chodzi o list otwarty, który wystosował do pana pan Sebastian Pińkowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Zarzucił panu, że podczas gali kończącej sezon artystyczny w Gorzowskim Teatrze wypowiedział się pan na temat programu Rodzina 500+. Nazwał pan ten program łapówką polityczną i w ten sposób, zdaniem pana Pińkowskiego, obraził pan znaczną część obywateli. No, oceniając tą wypowiedź, to napisałem w liście, że chyba nie było pana, przyjąłem takie założenie, że chyba nie było pana przewodniczącego Pińkowskiego podczas tego spektaklu i sugeruję też w liście, że powinien być, a jeżeli był, to tym bardziej mnie to dziwi, dlatego że w żaden sposób w swojej wypowiedzi nie odezwałem się, nie nawiązałem, nie zbudowałem żadnego linku do programu Rodzina 500+. Owszem, porównałem, jaki był spektakl, to jest ważne, Moralność pani Indulskiej. Państwo wszyscy doskonale pamiętacie, wielu z nas, część z nas wielokrotnie oglądała Moralność pani Indulskiej. Skądinąd bardzo aktualny jednak temat, który jest poruszany, ponadczasowy. No i ja też taką metaforę ukułem. Mianowicie powiedziałem, że tamta sytuacja, ta dramaturgia sytuacji i rodzinnej, i społecznej, i pewna moralność zachowania przypominają mi zachowania, które dzisiaj panują w życiu publicznym. I powiedziałem, że co prawda Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie rozdaje 100 tysięcy złotych, ale do wyborów jest jeszcze sporo czasu i być może, kto wie, w taki sposób tak, owszem, pozwoliłem sobie na zbudowanie takiej metafory, takiego swoistego rodzaju nawiązania do dramaturgii tejże sceny, ale apelowałem, też apeluję w tym liście do pana przewodniczącego Pińkowskiego o większy dystans, o większy humor, o więcej dystansu do tego, co się dzieje. Zarzucanie mi w ten sposób, że ja deprecjonuję sam program, czy dyskredytuję osoby, którym się to należy, jest naprawdę nieadekwatne do słów, które powiedziałem wówczas. Jest mi z jednej strony przykro, ale z drugiej strony martwię się o kondycję, poczucie humoru, dystans, bo nie podejrzewam pana przewodniczącego Pińkowskiego o złe intencje i o to, że w jakikolwiek sposób chciałby mi dokuczyć. Aczkolwiek nie wykluczam też, panie redaktorze, tego. Dzisiaj jest pierwszy dzień lipca, wchodzi to, o co Platforma
Obywatelska mocno postulowała, aby 500+ było na każde dziecko. Ja bym ten wątek oczywiście zmodyfikował, bo uważam, że 500+, owszem, powinna otrzymywać każda polska rodzina, w której przynajmniej jeden z członków rodziny jest aktywny, chociaż w jakimś wymiarze, bo zdaję sobie sprawę, że jak się wychowuje kilkoro dzieci, to jest niezwykle trudno, aby oboje rodzice byli aktywni zawodowo, ale chociaż jeden z członków rodziny w jakimś wymiarze, bo praca jest największą wartością nie tylko w Polsce, ale generalnie, jeżeli chodzi o filozofię, socjologię, ekonomię, no to praca tworzy wartość dodaną w tym sensie gospodarczym, produktu krajowego brutto, ale także pozwala kształtować, socjalizować młode pokolenia, w naszym przypadku Polek i Polaków. I dlatego też apeluję o więcej dystansu do pana Pienkowskiego i nie wyciąganie wniosków, czy nieinterpretowanie, nie nadinterpretowanie tej wypowiedzi ponad to, co powiedziałem. O to bardzo proszę, żebyśmy mieli więcej dla siebie empatii, zrozumienia i poruszali się w materii, która została przeze mnie wypowiedziana. Proszę nie nadinterpretowywać moich faktów. A to, że sytuacja jest dramatyczna dzisiaj w Polsce, tak jak sytuacja rodziny głównej bohaterki, pani Dulskiej, no to chyba każdy widzi na własne oczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Waldemara Sługockiego, senatora Platformy Obywatelskiej. Dziękuję państwu bardzo i życzę miłego wieczoru.